ASMR, Boże. Mhm. Witamy was bardzo serdecznie w chyba niepoważnym graniu, tak mi się wydaje. Pewnie tak, chociaż tak jak wczoraj rozmawialiśmy, to w sumie to jest też stara gra z początków internetów, więc no, retro niedziela, trochę jak cybermycha z tego czasu pewnie. No. 15 lat temu. The Right Mix, czyli zabawimy się tutaj w barmana, no i naszym zadaniem jest robienie drinków. No i dowiedziałeś się o tym też wczoraj. Tak, ale ty podobno tę grę znałaś już dużo dłużej. No ja mówię, z początków internetów, no. Jak miał. No, no i cóż. I ogólnie robimy tutaj driny, barman to na końcu wypija i patrzymy na efekt. Mhm. Let's mix. No dobra. No i on ma różne reakcje, ale w sumie są tylko, właśnie jest kilka negatywnych i chyba jedna pozytywna. No. Albo nic mu się też chyba może nie stać, po prostu, on chyba... Tak ej, mi się wydaje. Zróbmy mu sam sok. No dobra. Dobra, pur. Sok. To był limonkowy, to jest żurawina. A, i mamy tutaj szklankę pokazaną. Tak. Możesz kostki lodu albo cytrynę też dodać, ale to dobra. Nie teraz. A jednak. W sumie wiesz, ogólnie już teraz nawet możesz tym zacząć szejkować. A jednak. Trochę wódki nie zaszkodzi. Nie można też zbyt długo tym trząść, bo możemy wybuchnąć. Mhm. Okej, zobaczmy. No jak po tym mu będzie niedobrze, to ja nie wiem. Jak to jest minimum wódeczki. Cóż. Zobaczymy. Nie wiem, w jaki sposób te reakcje są dobrane. Co? Za mało alkoholu, dlatego padło. Aha. Back to the bar. To teraz za mało alkoholu? To zrobimy to co wczoraj. Czyli... Czysta wódka. A, czysta wódka. No dobra, zabarwię ją trochę. Nie, a daj samą. A dobra. Tak z ciekawości. Nie żałujemy wódeczki, prawda? No. Trząś, mimo że nie ma tu za bardzo czego wymieszać, ale dobra. No, to będzie zajebisty drink. W ogóle czemu ona jest żółta? Ej no, to jest dziwne. Cytrynówka. I on chyba po tym umrze. Pszne. A nie! Tego wczoraj nie mieliśmy. Nie, bo ogólnie poprzednio pamiętam, że... A nie, ale to chyba... dodałeś trochę soku też. A. Albo to było to z tymi mieszankami alkoholi. A, dobra, to mamy tak. Coś tu... Creme de cacao, creme de mente. Dobra, weźmy to, mięte. Mhm. Kolor. Absynt. Weźmy trochę absyntu. Trochę ginu. No, tani ruski szampan też się nada. No, ewentualnie trochę limonki. Limonka i mięta, jakie połączenie. Kostki lodu oczywiście. Mhm. Time to shake! Już się bałem. No. Jak to mu będzie smakować, to już nie wiem. How good is your cocktail? A to jest zajebiste. No, taki barman nalewa sam dla siebie. I dlatego patrzy na boki, czy nikt nie obserwuje. Aha, jest to samo, co było. Serio? Ja nie wiem, co on mówi. Chyba mu smakowało. Nie wiem, ewentualnie jak chcesz, możemy znaleźć gdzieś, co mu zasmakuje i to pokazać. No dobra, ale czekaj, bo ja to muszę sam odkryć. Okej. Okay. Znaczy, nie odkryję tego na pewno. Dobra, weźmiemy trochę koniaku. Tyle gdzieś. Weźmiemy orange juice, jabłkowy. Tak. Weźmiemy... A co tam, trochę tequili, czemu by nie? A to obok szampana to tak samo wygląda? Co to jest? Wiesz co? To jest to samo. Aha, to jest po prostu szampan. Okej. Okay. Triple sec. Nie.
i kakao, creme de cacao. Serio kakao? No. O. Dobra, i teraz wstrząśniemy tym. Kakao z wódką. No, powiedzmy sobie szczerze, tu... Chociaż ma inną reakcję. Tu nie ma aż tak dużo alkoholu. A z drugiej strony połączyłem kakao z jakimiś owocami. Cóż. Nie no, kakao z truskawką. Już miał? Miał. A. Kurde, bo jeszcze ma tego ducha, nie? A jak mu zasmakuje, to chyba gra na gitarze czy coś takiego, ale nie jestem pewna. Dobra, tonik. A weźmy najpierw może... Weźmy po prostu jakąś sambukę, nie wiem. I weźmy tonik. Mhm. I teraz to zabarwimy na, nie wiem, na limonkę. Mhm. I dajmy cytrynę. Pszne. Shake. Całą cytrynę tam rzucić. Ja muszę kiedyś zrobić, żeby to wybuchło, nie? No, możesz następnym razem. Temu teraz to nie dogodzisz po prostu. No. Serio? O Jezu, znowu to samo. On już przesadza. To nie jest prawdziwy Polak. No. On w ogóle nie jest Polakiem. Mogę? Mhm. Co by tutaj zrobić? Odrobinkę! Czekaj, nie, bo jestem właśnie tylko trochę! Tak, odrobinkę alkoholu. Boże. To mu bardzo zasmakuje. Aż mi się przypomina, jak byliśmy na weselu i było open bar. I ja oczywiście w całej swojej inteligencji wziąłem ciut wódeczki, a reszty wlałem curacao. I to było straszne. Poczekaj, co to było? Curacao to było to niebieskie takie. I to jest po prostu za słodkie, jeżeli zbyt dużo tego wlejesz. Tak, dobra, pamiętam. Ale to było dobre ogólnie, nie? Ogólnie było dobre, jak się tego mało wlało. I dodało się do tego jeszcze jakiś sok. O nie, czy się zmieści wszystko? Wszystkiego po trochu. No, cytryna się chyba nie zmieści. Bo... Dobra, tam w dupie. Ja chcę wszystko płynne. To jest taki wielki miks YouTube. Jeszcze trzy. Bo wczoraj też tak jakby próbowałeś, chociaż nie dokładnie, nie? W sumie dlatego ci się nie udało. No. O, a, no kostek lodu tylko nie teraz dałam. Teraz możesz shake, ale to mu chyba nie posmakuje. Nie, będzie zajebiste. Jaki kolor. To powinno wyżreć kieliszek. Wiem, chciałby odleciał. O! Tej reakcji było jeszcze. O, umarł przeze mnie. No i nie, tak jak mówię, on jeszcze chyba może być jakiś w ogóle obojętny, tylko chociaż nie jestem pewna i na pewno jest ta dobra reakcja, więc nie wiem, może teraz na chwilę zatrzymamy i spróbujemy znaleźć tą dobrą i to skopiujemy. No dobra. Nie wiem po co w sumie, ale tak zrobimy. Dobra. A czekaj, ja jeszcze muszę coś spróbować. Jeszcze aby wybuchło? Tak. Okej. No oczywiście wódka. No zalej to całe wódką po prostu. To będzie lepiej się dymiło. Dobra. No, wystarczy. Już myślałem, że nie. Widzisz, może z pewnymi mieszankami szybciej może wybuchnąć, no. Chociaż nie wiem. Cóż. To jest koktajl, a nie shake. Cóż. Mogę powiedzieć. Dobra, spróbujmy znaleźć... Ej, właśnie, ja teraz dopiero się skapnąłem, że to są punkty. A, już score 0. A no i są. Trzeba spojrzeć, co wcześniej było.
nie zwróciłam uwagi. Okej. Okay. No dobra, ktoś w komentarzu napisał, że żurawinowy sok, że wódka do połowy, żurawinowy sok i do tego kostki lodu. Mhm. Dobra, to mamy wódkę. Mhm. Tylko może to jeszcze zależy od tego, jak się to wymiesza, nie? Do połowy gdzieś. No. O. Tak, nie? No. I teraz cranberry. I jeszcze, żeby się te kostki lodu zmieściły, nie? Okej, okay, chyba. I teraz kostki lodu, nie? No. O, akurat. No jak to mu nie posmakowało... Znaczy, wiesz co, w sumie to on nie... W sumie nie wiemy, jaką reakcję to wywoła. W sumie to on nie mówił, że to mu będzie smakować, tylko żeby spróbować, nie? No. Śmieszek poza kontrolą. Czy wiesz, ja... Może... Ja podejrzewam, że ten mechanizm który nie może być jakiś skomplikowany. Aha. Rock, dude. Ale chyba są jeszcze jakieś, wiesz, ogólnie. No. A jakbym na przykład... Czekaj, a jakbym na przykład zrobił... jakiś kakao z sambuką? Wow. To nie może być mocniejsze niż wódka. Ej, czy to jest... Tylko pytanie, czy sambuka to jest... A nie, dobra, bo to jest alkohol. Krem de kakao, dobra, bo to jest sam... Ale co jest alkoholem? Sambuka jest chyba alkoholem. No tak wygląda. To jest mój drink, więc mu pewnie nie posmakuje. Ale jest biały. To dobrze. Tak sobie. To poproszę. To poproszę, no. Jakieś punkty masz. Wow, udało ci się. Ej, czyli wychodzi na to, że po prostu, nie wiem, najlepiej coś, co ma jakiś smak, ej, jakiś alkohol. A on tu mówi, że ten, że następnym razem sugeruje trochę wódki. A, czyli on... A, to widzisz, to są nawet podpowiedzi w ogóle. No, ale dobra, no. To jest, to było niepoważne granie. Tak. I ogółem następny odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ to będzie 69. odcinek. I niby mam tam nagrane, co mam nagrane? Mam nagrane te dziwne gry dla dzieci, volume 2. Pomiocze. Ale dobra, na odcinek 69 coś specjalnego się pojawi. Boję się. Także do następnego. Pa.